Napisałem informację, wiadomość do Andrzeja Suprona z propozycją, by stworzyć w Polsce, czy rozpowszechnić zapasy. Andrzej wtedy bardzo mocno promował zapasy w każdej szkole. U mnie w głowie pojawił się pomysł, żeby to w jakiś sposób zaplanować, przedstawić we wszystkich szkołach w Polsce. I rozpocząć. Oczywiście nie zrobiłbym tego bez Andrzeja, bez wybitnego sportowca, wielokrotnego medalisty mistrzostw świata, Europy, Igrzysk Olimpijskich. Nie powiem, ile medali Andrzeju, bo zawsze się wszyscy mylą. Skromność mi nie pozwala. Było ich około 20. No, przynajmniej ten dodał. I nie odejmują. I no nie mogło być inaczej. Zaprzyjaźniliśmy się, pomimo różnicy dużej wieku, ale... Przepraszam. Nie przesadzać, 3 lata. Ale no... Bardzo się polubiliśmy. Świadczy to też dzisiaj obecność Andrzeja tutaj, który jako prezes, obecny prezes Polskiego Związku Zapaśniczego ma bardzo dużo obowiązków. Przyjechał do mnie. Za to mu bardzo, bardzo dziękuję. No i nie mogło być inaczej. Nie biznes. Tą pasję, którą teraz tutaj zaraz za chwileczkę wszystkim zareprezentuję. Moje marzenie tak naprawdę się spełniło. I nie chciałbym, żeby Andrzej Supron objął to wszystko swoim patronatem. No i oczywiście, Andrzeju, ja wiem, że już się zgodziłeś, tak? Już napisałeś. nie ma jak wytrzeć. Tak, tabliczka już jest napisana, już wszystko jest gotowe. Ja momentalnie zrozumiałem, że Paweł jest tym człowiekiem, który wie, o co chodzi. On w sposób fantastyczny rozpoczął ten projekt Zapasy w każdej szkole, dlatego że twierdzimy, nie dlatego, że jesteśmy zapaśnikami, ale mamy pełną świadomość, to będąc nauczycielami, trenerami, rodzicami, że zapasy w początkowej fazie są najlepszą dyscypliną, słuchajcie, teraz zobaczcie, najlepszą dyscypliną do uprawiania dla młodych ludzi. Jest to dyscyplina niezwykle ogólnorozwojowa, przygotowująca dziecko do każdej innej dyscypliny sportu. A w krajach rozwiniętych, do których mam nadzieję niedługo się będziemy zaliczać, zapasy są w programach szkół. Nie dlatego, że są takie piękne, że wszyscy kochają zapasy, ale dlatego, że zostało stwierdzone, że jest to najlepsza dyscyplina ogólnorozwojowa. Zawsze muszę Andrzeja powstrzymywać. Że mnie tyle gada? Rozmawiać o ale to ja teraz pracuję dla ciebie. Ja teraz pracuję dla ciebie. Ja teraz ale umawialiśmy się, że zrobimy to na tamtej sali. Okay. Tak? Ja myślałem, tak. Że tu. Nie. Okej. Okay. No otwieramy i reszta będzie... Dobrze, w takim razie uroczyste przyjęcie z tej. Andrzejowi, który mnie wspiera, zawsze, kiedy jest taka potrzeba, jest. Przyjeżdża z Warszawy. Taka ma miejscowość Kobylina. Tak, no mówię Warszawy, bo jest to mimo wszystko 250 km stąd i takiego małego Pawła Wolińskiego, który tak naprawdę w zapasach miał jakiś epizod swój tylko, nie był wielkim zapaśnikiem, ani nie jest działaczem. Po prostu wspiera, tak? I to jest dla mnie niesamowite, że taki człowiek jest tutaj z nami i naprawdę, że możemy go w ogóle tutaj gościć i to wielkie, wielkie szczęście, a tak naprawdę będąc małym chłopcem i trenując w Iskrze z kluczem mojego trenera, tylko mogę pomarzyć, żeby po prostu z takim człowiekiem się spotkać, więc Andrzej, bardzo dziękuję dla ciebie, pamiątkowa patera. Dziękuję.
zawsze uważałem, że ludzie powinni robić to, na czym się znają. A jeżeli robią to, co lubią, a jeszcze za to im pieniądze płacą, to nie ma większego szczęścia. Ja otworzyłem też sieć fitness klubów i wiem, że nie jest to łatwe przedsięwzięcie, ale dawało mi to ogromną satysfakcję. Także wierzę w to, że to, co stworzyłeś w tej chwili, da ci tą satysfakcję. Ja chcę powiedzieć to, co już powiedziałem wcześniej. Już nie będę mówił o większej słuszności, prawda, ruchu nad siedzeniem, ale cieszę się bardzo, że jest tak dużo rodziców. Słuchajcie, to wy teraz stymulujecie dziećmi, które dziecko ma trafić do sportu, czy do tej dyscypliny, czy w ogóle właśnie to ma trafić do sportu. To też cieszymy się, że tacy ludzie z taką ogromną pasją, a nie niesamowitą skromnością, nie zabija tą skromnością. No ja dodam taki mały epizod, prawda, no medale na Mistrzostwach Świata to jest taki epizodzik. No ale tak jak powiedział, do tego trzeba mieć takie samozaparcie, przyjaciół, którzy mu w tym pomagają. I to, co powiedziałem, cieszę się bardzo, że jest tyle rodziców, że będziecie mieli gdzie też sami przyjść, bo nie ma nic lepszego dla ludzkiego zdrowia jak ruch. Ruch jest zbawienny, dlatego mam nadzieję, że przyczyni się do tego, że twoi przyjaciele będą dłużej żyli. Prawda? Będą ci dłużej pomagać. Cieszę się bardzo, no jest mi niezmiernie miło, że ten przybytek, który jest moją życiową pasją, jest pod moim patronatem. Zawsze, kiedy będziesz potrzebował, możesz liczyć na moją pomoc i cieszę się bardzo, że to stworzyłeś i życzę tobie i twoim najbliższym powodzeniu. Jak to się mówi, żeby się coś udało, to trzeba to oddać. Najlepszego. Dobrze, dziękuję bardzo wszystkim, bardzo serdecznie. Zapraszam na skromny posiłek. I po to, żeby później można go było stracić. Tak. Dziękuję.